Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Łodzi 13 czerwca 1987 roku, 30 lat temu. Jego wizyta w naszym mieście wpisywała się w trzecią pielgrzymkę papieża Polaka do ojczyzny, podczas której przewodniczył on drugiemu Krajowemu Kongresowi Eucharystycznemu. Jego hasłem było zdanie z Ewangelii świętego Jana: do końca ich umiłował. W Łodzi Ojciec Święty przewodniczył Eucharystii na lotnisku Lublinek, podczas której 1500 dzieci przyjęło pierwszą komunię świętą. Mówił wtedy Jan Paweł II między innymi: człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy się śmiercią. Potrzebuje też tego pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z samego Boga. Ojciec Święty spotkał się również tamtego dnia w łódzkiej katedrze z przedstawicielami świata nauki i kultury, podczas którego poświęcił epitafium ku czci księdza biskupa Michała Klepacza. Powiedział wtedy: czynię to z głębokimi uczuciami, że przemawiałem w tej katedrze w dniu jego pogrzebu i starałem się w tym przemówieniu powiedzieć wszystko, co czułem pod adresem zmarłego biskupa łódzkiego. Na spotkaniu w fabryce Uniontex z łódzkimi włókniarkami Ojciec Święty powiedział: człowiek pracuje na chleb powszedni. Chrystus, Odkupiciel świata, uczynił ten chleb równocześnie znakiem widzialnym, czyli sakramentem życia wiecznego. I przez ten sakrament Chrystus stał się dla nas w sposób szczególny drogą i prawdą i życiem. Pracujemy więc na chleb powszedni, a równocześnie nie tracimy sprzed oczu tego, co jest ostatecznym przeznaczeniem każdego człowieka, mężczyzny i kobiety. Święto Eucharystii, w którym uczestniczymy, ustanowił ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek w 1989 roku jako owoc tamtej niezapomnianej wizyty Jana Pawła II w naszym mieście. Niedawno opublikowanej książce pod tytułem Sekretarz dwóch papieży, rozmowa z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, możemy znaleźć takie oto świadectwo Benedykta XVI, papieża emeryta, o księdzu arcybiskupie. Jego ekscelencję poznałem, kiedy był sekretarzem Ojca Świętego papieża Jana Pawła II. Zawsze podziwiałem jego roztropność, dyskrecję, pokorę i takt. Walory te doceniłem jeszcze bardziej w trakcie pełnienia przez niego przez 2 lata funkcji mojego sekretarza. Prałat Mietek, tak go nazywaliśmy, był bardzo oddanym współpracownikiem, zawsze gotowym do pomocy, dyspozycyjnym. Miał w sobie wiele pokory w sprawowaniu obowiązków drugiego sekretarza, pozostając prawie niewidocznym dla ludzi. Kiedy otrzymał nominację na biskupa, wybrał na swoje motto, łącząc je ze świętym Karolem Borromeuszem, po prostu słowo pokora, humilitas, wyrażając w ten sposób swe podstawowe i duchowe ukierunkowanie. Jednocześnie jest człowiekiem, który potrafi zarządzać i podejmować decyzje, człowiekiem odwagi w kwestiach zasadniczych. Dzisiaj gościmy pośród nas Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego. Dziękujemy mu za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze święto.
Zaproszenie skierowane jeszcze przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dziękujemy za przewodniczenie tej uroczystej mszy świętej i wygłoszenie homilii. Witam także bardzo serdecznie Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, arcybiskupa metropolitę seniora. Który w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi był biskupem ordynariuszem, wtedy jeszcze diecezji łódzkiej. Ksiądz arcybiskup pozwoli, że powtórzę to, co padło już wczoraj w czasie naszej konferencji w seminarium, konferencji upamiętniającej tę pamiętną wizytę papieża Polaka. Otóż podczas spotkania w katedrze Ojciec Święty wypowiedział w pewnym momencie zdanie: i niech Pan Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił w czasie tej podróży papieża do Polski dzień łódzki. I myślę, że Jan Paweł II miał wtedy na myśli właśnie księdza arcybiskupa. Wczoraj mogliśmy się o tym jeszcze bardziej przekonać, słuchając przejmującego i wymownego listu księdza arcybiskupa do jednego z kapłanów łódzkich, późniejszego arcybiskupa nuncjusza Janusza Bolonka. I myślę, że dziś trzeba i należy w imieniu Kościoła łódzkiego powiedzieć za papieżem: niech Pan Bóg wynagrodzi księdzu arcybiskupowi, że wymyślił w czasie tej podróży papieża do Polski ten dzień łódzki. Bóg zapłać. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łódzkiej, łowickiej, przepraszam. A także ich ekscelencję księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego i biskupa Adama Lepę. Ksiądz biskup Adam podczas wizyty Jana Pawła II był przewodniczącym komitetu organizacyjnego pielgrzymki Ojca Świętego w Łodzi. Wczoraj usłyszeliśmy także wiele ciekawych szczegółów z przygotowań i ze współpracy, a właściwie trudności we współpracy w przygotowaniu tej wizyty z ówczesnymi władzami. Witam wszystkich czcigodnych księży dziekanów, proboszczów, wikariuszy naszej archidiecezji, księży przełożonych, wykładowców, alumnów naszego seminarium duchownego, a także przełożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, ojców franciszkanów konwentualnych w Łodzi Łagiewnikach, wszystkie osoby życia konsekrowanego. Witam. Witam w osobie pana profesora doktora habilitowanego Michała Saweryńskiego, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich polskich parlamentarzystów. Witam także posłów do Parlamentu Europejskiego. Witam przedstawiciela pana profesora Zbigniewa Rau, wojewody łódzkiego. Witam pana wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego. Witam pana Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Warto to powiedzieć, współorganizatorów wczorajszego koncertu chóru Filharmonii Łódzkiej w naszej katedrze. Witam delegację dekanatów ze sztandarami i chorągwiami. Witam chłopięcy chór Archikatedry Łódzkiej Puer i Cantore Sancti Stanislai pod dyrekcją księdza Piotra Przybysza. Życzę im udanego śpiewu, ale także nowych członków tego chóru, powstającego ciągle i tworzącego się. Witam także i dziękuję za przybycie orkiestry dętej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów pod dyrekcją pani Małgorzaty Wąsikowskiej. Moi drodzy, dzisiejsze święto Eucharystii wpisuje się również marsz dla życia i rodziny pod hasłem Czas na rodzinę, którego głównym organizatorem jest Fundacja Życie na czele z panem Michałem Owczarskim. W tę akcję włączyli się także bardzo mocno
członkowie wspólnoty Mocni w Duchu z ośrodka Ojców Jezuitów z Łodzi, ale także przedstawiciele ruchu domowego kościoła. Wszystkim organizatorom i uczestnikom tego marszu, który w tym roku stał się częścią naszej procesji, wraz z modlitwą w intencji rodzin, dziękuję za wasze zaangażowanie, za obecność w promowanie i także w obronę rodziny. Bóg wam zapłać. Witam wszystkich przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi, witam przedstawicieli rektorów, profesorów, pracowników naukowych wyższych uczelni naszego miasta, witam reprezentację szkół katolickich, organizacji i ruchów katolickich, witam przedstawicieli służb mundurowych, policji, straży miejskiej, którzy zapewniają nam porządek i bezpieczeństwo, witam służby porządkowe, pielgrzymki łódzkiej. Dziękuję także za posługę wszystkim harcerzom i skautom. Witam przedstawicieli instytucji państwowych, wojewódzkich i miejskich łódzkich. Witam przedstawicieli społecznych środków przekazu, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Witam media katolickie. Witam i bardzo serdecznie dziękuję za obecność dzieciom, które w tym roku przyjęły pierwszą Komunię Świętą wraz z ich rodzicami, katechetami i opiekunami, a także osoby, które 13 czerwca 1987 roku przyjęły na łódzkim Lublinku pierwszą Komunię Świętą. Witam was, wszyscy moi drodzy bracia i siostry, rodziny, młodzież i dzieci, którzy przybyli na tę uroczystość, na tę modlitwę, na to dziękczynienie za pobyt Jana Pawła II w naszym mieście, za jego osobę tutaj w naszym mieście obecną, za jego słowa, które do nas wypowiedział. Witam i zapraszam serdecznie do naszej wspólnej modlitwy.